Witam wieczorkiem. Robert zamieścił, znaczy wkleiłem już link Roberta do jego dzisiejszego filmu i krótkiego postu z bloga. Także zapraszam do zapoznania się z tym wszystkich, którzy będą mieli okazję oglądać mój film. Robert w dzisiejszym poście powiedział o wynikach krwi, o badaniach, jakie będzie przeprowadzał. Ja mam swoje badania krwi i teraz tak na szybciutko się podzielę z wami tymi badaniami, mówiąc o tym, jak wygląda obecnie ten mój profil i jakich zmian oczekuję, ewentualnie definiując to, co w tym momencie jest nie w porządku i dlaczego uważam, że jest nie w porządku. Także zaczynamy od morfologii krwi. Morfologia krwi generalnie jest cała ok, z wyjątkiem eozinofilii i monocytów. Jedne i drugie eozinofile są odpowiedzialne za zwalczanie pasożytów i wszelkiego rodzaju infekcje. Także ich poziom podwyższony, tak jak u mnie, bo jest podwyższony, mógłby świadczyć o tym, że byłem w okresie jakiejś lekkiej infekcji, być może nawet nie zdawałem sobie sprawy, w związku z czym ten poziom był wyższy. Podobnie z monocytami, które odpowiadają za obumarłe tkanki, likwidując je, czyszcząc obumarłe tkanki. Tak to wynika z morfologii. Poza tym cała reszta badań jest bardzo dobra, tutaj nie ma się czego czepiać. Zresztą zostanie opublikowana. Patrzymy dalej. Badanie ogólne moczu. Wszystko jest ok, także nie ma się czego czepiać. Myślę, że te wyniki wstępne to jest tylko dobry start do tego, żeby rozważać, jak to się zmienia z czasem. To, na co zdecydowałem się, to jest kreatynina, bo ona jest jakby związana z zaburzeniem nerek. Jeżeli by się okazało, że poziom kreatyniny jest zbyt wysoki, mocno bym się zastanawiał nad tym, czy nie przerwać głodówki. Natomiast w tym momencie jest w normie, nawet bym powiedział tak, w środku normy. Myślę, że nie ma co się obawiać na zapas. Zresztą przy 10-dniowej głodówce, którą też udokumentowywałem badaniami, nie było z tym problemu. Z niczym nie było wtedy problemu. Lipidogram, cholesterol całkowity, trójglicerydy i tak dalej jest bardzo ważny, natomiast tu wszystko mam w normie. To, na co się zdecydowałem dodatkowo, to homocysteina. Homocysteina jest aminokwasem, który ma udział w syntezie białek, natomiast w trawieniu pożywienia, które zawiera białka, i w małych ilościach jest bardzo ważna, natomiast w zbyt dużych ilościach jest mocno niepożądana, dlatego że jest skorelowana z tym, z zaburzeniami ciśnienia krwi poprzez miażdżycę, poprzez zakrzepy i tak dalej. No, niestety ma taki zły wpływ, kiedy jest jej za dużo. Jest u mnie troszeczkę ten poziom podwyższony, zobaczymy, jak będzie się zmieniał. Zakładam, że będzie spadał. I teraz to, co dla mnie z kolei bardzo ważne, to są próby wątrobowe, aminotransferaza alaninowa i aminotransferaza asparganinowa. To są tak naprawdę, decydują, w dużej mierze dają obraz wątroby, tego stanu wątroby, ponieważ te współczynniki poszłyby bardzo do góry, gdyby się okazało, że do organizmu dostarczymy toksyny. Niezależnie od tego, czy to będą zewnętrzne, czy wewnętrzne toksyny. Natomiast zakładam, że no z zewnątrz czysta woda nie dostarczy toksyn. Będzie problem ze spalaniem toksyn pochodzących z tłuszczy, kiedy organizm przestawi się na spalanie tłuszczy. I faktycznie zakładam, że te współczynniki AST i ALT będą chyba mocno przekroczone. Tylko zastanawiam się, do jakiego stopnia. Jestem na to przygotowany, natomiast gdyby to było jakieś drastycznie duże, też bym rozważał wyjście z głodówki. Tak czy inaczej będziemy to kontrolować. Kolejna rzecz to wszelkiego rodzaju minerały. Sód, który jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną w organizmie, i jeżeli by się okazało, że jesteśmy przewodnieni tak naprawdę, to ten współczynnik by spadł. Natomiast myślę, że z tego, co wiem, to tak naprawdę w codziennym pożywieniu przekraczamy te dawki dziennego z zaleceń dziennych, więc jest jakby jakiś zapas, myślę, że będzie ok. Potas jest bardzo ważny dla różnego rodzaju syntez, natomiast to, co dla mnie jest ważne, ma, podobnie jak magnez, ma ogromne, duże znaczenie dla układu nerwowego. I gdyby tutaj potas bardzo mocno mi spadł, myślę, że w obawie przed jakimiś zaburzeniami, nawet nie tylko w obrębie mięśni szkieletowych, ale także w obrębie układu cewoprzewodzącego serca, bym rozważał mocno, czy ten spadek potasu nie jest dla mnie niebezpieczny, i od tego, na podstawie tego bym zdecydował o wyjściu, czy pozostaniu na głodówce. Podobnie z magnezem, no i zostaje nam wapń. Tak, wapń. No wapń, też będę monitorował. Wszystkie te wyniki są na razie bardzo dobre, bym powiedział nawet szablonowe.
Pewne myślę, że tak jak minerały będą spadać generalnie, bo przecież wodę pijemy niemineralizowaną, to będą te spadki w tej kwestii. Natomiast by to nie było jakieś drastyczne, niektóre ze współczynników na pewno wzrosną. Liczyłem na to, że eozinofile, które teraz mam podwyższone, i monocyty, że one wzrosną tak naprawdę w momencie gdzieś po trzecim dniu. Nigdy bym tego nie sprawdził, bo dopiero po 12 dniu będziemy robić kolejne wyniki badań. Natomiast jakby z założenia miało to wyglądać w ten sposób, że jeżeli przestaniemy dostarczać pokarm do organizmu, organizm będzie mógł się skoncentrować w tych procesach fagocytowych, te oczyszczenie organizmu, będzie mógł się skoncentrować właśnie mocno na czyszczeniu, w związku z czym będzie podwyższony ten poziom. Ja mam ten podwyższony poziom teraz, być może, tak jak mówię, przystępowałem z odrobiną infekcji do głodówki. Ja myślę, że to wszystko w kwestii interpretacji wyników. Będziemy sobie do tego wracać, kiedy przyjdzie pora, czyli po kolejnym badaniu, a później zrobimy to wszystko na wykresie, które współczynniki w jaki sposób się zmieniały. Także zapraszam, jutro spotykamy się. Dzisiaj z chłopakami nie miałem okazji porozmawiać, dlatego tylko telefonicznie, dlatego że ponieważ o 4 rano wyjeżdżałem, o 6 rano, o 4 rano wstawałem, o 6 rano wyjeżdżałem, musiałem przejechać blisko 600 km i miałem ważne spotkanie. Wróciłem dosyć późno, mocno zmęczony, odespałem, podczas kiedy chłopaki byli na spacerze, ale na jutro się umówiliśmy. Jutro spotykamy się na kolejnym spacerku i będziemy sobie mieli okazję porozmawiać o wszystkich ważnych dla nas sprawach. Oczywiście te materiały mam nadzieję, że uda nam się jutro zamieścić. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.